miłości jestem, z miłości jestem, z których chruje krew moja. Z miłości jestem, albo z woli męża. Mama pytała, czemu to się było, że już odeszła? Przecież jest. Z miłości jestem, jestem z miłości. Jestem. Jestem z miłości. Czyli mamie śpiewam, dlatego zatem, gdy odeszło jedno, drugie pamięta. Obok Familoki, na zbankrutowanym terenie, no bo nie ma szybu, kopalnie nie fedrują. Ludzie robią różne inne rzeczy, ale no co, w ogóle to miasto jest takie, jakie jest. A jesteśmy tu. Między tymi ludźmi, którzy są tu na co dzień. Jesteśmy w jednej kanalizacji, ja to zawsze tak nazywam. No i się kolegujemy, no. Pomagamy sobie. Bez względu na to, że jedni są bezrobotni, może mogą coś robić, no. Niektórzy zamiatają na cmentarzu z otwanckich. A ja mogę jeździć w siat na przykład. Za chwilę się dowiaduję, że jakiś młody człowiek tutaj coś odkrył, jest stąd. Także dzieje się. Historia idzie dalej. Można powiedzieć, że powinny nas tylko trzymać jakieś siły. Mnie osobiście pewnie duchy trzymają tutaj, że się nie ewakuowałem na przykład do Stanów Zjednoczonych, gdzie miałem być z Jerzym Skolimowskim, bądź w Anglii, bądź w innych częściach świata. I też jest fajnie. Nie da się ukryć, świat jest piękny. Nie, 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 nie.
ziemię dzieciom Śląska. Tak napisała Alina, żona. To jednak jest o wierności ojcowiźnie, o przywiązaniu do ziemi śląskiej w tym przypadku. Bo nawet Alina, kiedy przyjeżdżała tutaj do mnie z Kołobrzegu, mówiła, że przyjechała za miłością. Spotykaliśmy się w 13 z dziećmi i razem śpiewaliśmy, graliśmy. Ta radość wielka, to wielka również i satysfakcja. Jeśli przekazujesz coś drugiemu człowiekowi, jeśli komuś dajesz coś od siebie, to jest coś prawdziwe. Zresztą na tym polega również sens bycia prawdziwym artystą. Robisz to dla kogoś. W nowym wieku też zacząłem grać dużo z muzykami elektronicznymi z całego świata. Przede wszystkim na tych koncertach, które były jakby takimi workshopami Ricochet Gathering. Grałem z nimi w Yellowstone, w Stanach, grałem z nimi na wyspie Gomera, przy Afryce, w Chorwacji, w Toskanii. Poznałem tam wielu wybitnych ludzi, włącznie z tymi z Tangerine Dream. W ubiegłym roku zagranie ze Stevem Schroederem byłem nominowany do Schaubele. Jest taka prestiżowa nagroda w kategorii muzyki elektronicznej. It's not so easy if two musicians come together to play like this. You pre-see pre-listening. What the other will maybe do. We got same familiar feeling with some kind of harmonies. Like a cosmic brotherhood. SBB, niezależnie od tego, że było zawsze zespołem progresywnym, czerpiącym z tego najpiękniejszej tradycji, czy Pink Floyd, czy Genesis, czy Yes, było także zespołem koncertowym. Nie mieliśmy ani w Polsce, ani w zasadzie w Europie drugiego takiego zespołu, który tak intensywnie by występował przez lata 70. To raczej można porównać z amerykańskimi formacjami, takimi jak Grateful Dead, które potrafiły każdego dnia na całej trasie zagrać zupełnie inne koncerty. SBB było chyba jedynym w Europie, jedyną formacją, która też to potrafiła. Thank you.
pośród jabłek w sadzie. Córko, zabici leżą pośród jabłek w sadzie. Jeszcze Jurek czwarty tom jeszcze, dobrze? Do tej przerwy? Tak. Ostatni dźwięk z tej przepinki jest raz. Zespół SBB to była muzyka. Było, nie, Lakis Piotrowski był, ja Lakis Piotrowski, to robili taką inną muzykę. SBB, poza tym, że było, pielęgnowało tradycję progresywną w Europie, sięgało do takich legend jak Genesis, Yes czy Pink Floyd i kontynuowało to na naszym podwórku, było także bardzo ważnym zespołem koncertowym. Nie było w zasadzie drugiej takiej grupy w Europie, która potrafiłaby na całej trasie koncertowej zagrać dzień po dniu zupełnie inne, odmienne koncerty. Oni bardzo dużo improwizowali, rozmawiali ze sobą muzyką na scenie. I za każdym razem te występy były przeżyciem dla słuchaczy, którzy po prostu jeździli za nimi, śledzili ich każdy ruch i kibicowali przez całe lata 70. Cały dom się cząsł. Ja jeszcze znosiłam, ale lokatorzy, nie? No, rąbali w tej piwnicy, jak nie wiem. Ale zrobili z tego coś. Czułem, potrafiłem się wczuwać w dane sytuacje, ale też to wszystko jakby rozgrywałem. Bo nie tylko klasyka, która była dla mnie od pewnego momentu interesująca, czy Debussy, czy Chopin, czy Beethoven, wreszcie koncert dyplomowy Kabelewskiego. Nie lubiłem za bardzo historii, nie lubiłem za bardzo gami pasaży oraz 10 innych przedmiotów, które były nudne. Były 3-4, które były fenomenalne.
I to wszystko biorąc do kupy, kiedy trzeba było się zdecydować wejść w świat, to już byłem w miarę przygotowany. Chciałem założyć zespół, ale w 1971 roku okazało się, że większość moich kumpli wyjechało, bo dostali od Gierka paszporty. No, pojechali na cały świat. No i co? Nagle nie ma muzyków. Ja stoję sam, pojawił się Grek ze szkoły zawodowej ślusarskiej w Katowicach z Koszutki. I Piotrowski, który gdzieś tam w Radiowęźle pracował, też w Katowicach. No, po prostu granie takie sobie. Jak to mówią niektórzy, w bambuko. Nie do końca. Okazało się, że wyniknął z tego pewien sensowny styl. No przede wszystkim zaczęliśmy grać jakieś, powiedziałbym, artykulację odpowiednią. Ćwiczenie, do obłędu ćwiczenie, po 12 godzin dziennie. Po co? No nie wiedział po co właściwie, czemu. To było nudne. Właściwie, ale potem zagramy za parę miesięcy, gramy w Zakopanem i ludzie walą. Bez jakichś tym, jakiś zespół jest świetny. Gramy gdzieś tam w Będzinie, słyszy nas Maryla Rodowicz, bo tam jakiegoś synka i nas zapowiada, podoba jej się. Tam gdzieś jakaś notka przy Sztandarze Młodych, drobniutka, że jakiś zespół tam. Pierwsze nagrania, coś się zaczyna dziać, ale bieda. Na południu? Co to za zespół? Że był z Warszawy, że był z Krakowa, że był z Gdańska. Na południu? Kto tam? Na południu nie ma zespołów, na Śląsku nie ma zespołów. A jednak był Silesian Blues Band. Niestety z biedy prawie że głodowaliśmy. Mama nas dokarmiała. W ogóle to było okropne. Ten 71. Pod koniec roku mówimy, no chyba jednak nie wytrzymamy. W 1974 roku jeden z przyjaciół Józefa, Marek Milik, napisał bardzo prosty, impresyjny tekst o wolności, Freedom With Us. Dał Józefowi i od tej pory w różnych odsłonach muzycznych ten utwór, ten tekst pojawiał się przez całe lata 70. SBB wykonywało go w Czechosłowacji w dobie normalizacji, wykonywało go w NRD i z tą pieśnią o wolności szli przez całą Europę. Koncertowali wtedy w Niemczech, koncertowali w Austrii, koncertowali w Danii i wszędzie byli przyjmowani trochę jako posłańcy z tej części Europy, z tym przesłaniem, że może być jeszcze inaczej, może być lepiej. Dostaję ofertę od Niemena Czesława do superbandu na nagranie płyty dla CBS-u. Mówię, chłopcy, zaczekajcie, może coś się uda. Jadę do Warszawy. Tam oczywiście śmietana. No. Tomek Jaśkiewicz, Czesiek Bartkowski, Tomek Szukalski. Kogo mam jeszcze wymienić? Sama elita. Programem OK, grasz z nami, jest fantastycznie. No ale cudem udało mi się jakby przekonać Czesława, że mam zespół tam, którym ćwiczyłem prawie 9 miesięcy i że on jest niezły, nie? No jeszcze Helmut się pojawił na Dolski, kumpel z Wybrzeża od Cześka tam, prawda, z czasów tych. No posłuchajmy tego. No i dobra, posłuchali i okazało się, że jest Bene. Czerwone gitary,
niebiesko-czarni, No to co? Czy nawet Klan? To były zespoły, których cała Polska słuchała w latach 60., ale to, co SBB z Niemenem zrobili na początku kolejnej dekady, to było zupełne wywrócenie polskiej muzyki do gór nogami. To była absolutna awangarda, która była popularna zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Grupa Niemen, bo tak się wtedy nazywali, nagrywała dla zachodniego oddziału CBS. Powiedziałem po prostu mojemu przyjacielowi Czesławowi: Czesiu, jesteśmy grupa Niemen, ty jesteś starszy, znany, ja jestem mało lat nieznany, ale powiedz mi, czemu nas tak traktują ci organizatorzy jak przyczepkę? Ciągle mówią, że my jesteśmy support dla ciebie. No ale to po co to nazywa grupa Niemen w ogóle? To trzeba napisać Czesław Niemen i przyczepka. No czy to coś w tym rodzaju. No i kilkakrotnie mówiłem o tym, żeby nas tak nie traktowali, bo zawsze tak było. Pod różnymi względami już finansowymi to już nie będę mówił. SBB z Czesławem Niemenem pracowało tylko półtora roku. To była taka współpraca, która nie mogła trwać za długo, ponieważ dwóch liderów, każdy o bardzo mocnej indywidualności, no nie mogło długo działać w jednym zespole. Każdy miał swoje pomysły, każdy chciał iść w swoją stronę. Ale przez te półtora roku tak naprawdę jako grupa Niemen zrobili wszystko, co było do zrobienia. Nagrali dwie płyty dla CBS-u na zachodzie Europy, nagrali płyty w Polsce, zjeździli całą Europę grając m.in. z Jackiem Bruce'em, z Charlesem Mingusem czy z Mahavishnu Orchestra, tak więc naprawdę byli zaliczani wówczas do czołówki, jeśli chodzi o tą rockową awangardę. W pewnym momencie zrezygnowałem, powiedziałem, ja nie gram dalej. Najpierw pojechałem do Stanów Zjednoczonych, z SBB. Mieliśmy tam parę koncertów na wschodnim wybrzeżu, między innymi w Lamlight, czynny klub w Nowym Jorku, zrobiony zresztą z byłego kościoła, Oak Theater w Chicago i niby fajnie. Ja też dostałem, przepraszam, było bardzo fajnie. Potem byliśmy w New Jersey, w Jersey Sound Studio. Tam zaczęliśmy trochę nagrań swoich. Poznałem tam pewnych ludzi ze Stanów. Wiedzieli, że ten Joseph pasuje nam do nowej płyty. To była piękna dziewczyna. Kim, pamiętam, miała na imię. Oni byli strasznie naparzeni, żebym ja z nimi robił. Chciał też Michał Urbaniak, żebym robił. Chcieli malarze, plastycy, żebym nagrywał muzykę fortepianową dla EMI. No właściwie wszystko się wydawało, że ja tam już będę. No właściwie mam 3, 4, 5 propozycji, które właściwie mogą mi zapewnić już ułożenie na najbliższe 2-3 lata. West End Station. This is the red line. Był też Rory Gallagher, był Elvis Costello, no full tam było takich, a Bob Marley był ponad. On nie ma siły, to było bożyszcze. Bardzo często dzwoniłem ze Stanów, z New Jersey, do Michałkowic. Rozmawiałem z Aliną. Z Kaliną. Ela miała wtedy półroczku, a Luisa 2 latka z hakiem. Skywest 417, turn left, take contact ground, point niner. Wróciłem do starej biedy. Myślę, że to jest miłość. Nie poszedłem drogą kariery amerykańskiej. Niektórzy mówią, szkoda. Inni się klupali w czoło, ty się zgubi. Trzeba było tam zostać. Dzisiaj jeszcze bardziej mi to wymawiają, jak gadałem na przykład o Kaczmarku czy innych. No ale co trudno, no, wybrałem taki list i koniec. No jest to przekora jakaś, ale też i pewna świadomość. No. Mogłem wziąć te bajtle i jechać z nimi tam, ale to wszystko by było zmaraszone. A Ameryka jest zmaraszona. Piękna to rodzina. Kocham ją nad życie. I co, i takich bajkli miałem na to wziąć? Gdybym był sam może, ale nie z trójką dzieci, żoną i tak dalej, gdzie właściwie tego... Pach, znowu jest comeback, jest... Jest co? Jest, no, jest dobrze, ale frustracja też jest, oczywiście. No, przeżywałem to piaronem, przyznaję się. Oni dzwonili za mną, nawet Amerykanie dzwonili, pamiętam, że byłem już w górach. No właśnie. Bo co ja zrobiłem? Ja po prostu musiałem zapomnieć o tym, co ja rozegrałem. Jak to niektórzy mówią, co ja przegrałem. Nie, nic nie przegrałem.
Wygrałem moją świadomość. Po prostu potrafiłem zjeść takiego molocha. Niesamowite. Ale to, kurczę, dla niektórych to jest niepojęte, powiedzą, że jest głupi. Dobra, niech tak będzie. Natomiast zacząłem jeździć w góry, w Beskid. Poznałem pewnych malarzy najpierw, konkretnie malarkę z rodu Konarzewskich, którzy są na Andziołówce pisemnej. Tam przyszli muzycy, Zbyszek Wałach, Jano Kaczmarzyk, Jano Gajdosz. I nagle się robiło się cudownie, w ogóle dzieci na powietrzu, bieda dali jak piorun, ale kto na to baczy? Jest fajnie, zawsze jest mleko jakieś, zawsze jest jakaś woda ze źródła. Łóżeczka mnie przetransponowali tam do Konarzewskich. Chyba zaczęliśmy być w górach, normalnie jako goście, ale zaczęliśmy grać. W latach 90. Józef Skrzek zaczął robić bardzo różne rzeczy jako artysta. Na spoczu góry Stasówka występował z góralami, nagrywał muzykę filmową, teatralną. Marek Piekarczyk śpiew, rockman z grupy TSA, ale nie tylko. Przecież w końcu grał Chrystusa w Jesus Christ, w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Apostolis Antimos, mój partner z SBB od lat, który tym razem zagrał i na perkusji, i na gitarze. Włodzimierz Kiniorski, bardzo ciekawy muzyk z Kieleckiego. Właśnie tam, gdzie powstawała premiera Kazań Świętokrzyskich, grający na wielu instrumentach, kompozytor i producent. Znakomity muzyk. Michał Brytczyński, aktor młodego pokolenia z Teatru Kieleckiego. No i wreszcie chór prawosławny Oktoik z Wrocławia, dający nastrój sakrum. Nasycenie, które wspaniale się ludziom udzieli w czasie całego, no de facto modlitwy, pewnego misterium. I ta dzikość na koniec jest, według mnie, jest chyba niepożądana. Musimy wejść w kontekst, no nie wszystko słów, no przecież muzyka jest służebna, ale wobec słowa... Zrezygnować z tego finału. Zakończmy nie, to tak. Nie, bardzo dobrze. To co było... Już ci mówię dlaczego. No. To są fragmenty. Zostały tylko fragmenty kazań. Urwane, ale chodzi o to, że nie robimy takiego podniosłego. No ale bo tu była, wiesz, tendencja, żeby zrobić, bo wszyscy pytają z tych tutaj otaczających nas osób, żeby było to takie, wiesz, finał finale. Ale my nie zrobimy w tym układzie finał finale, tylko zejście zrobimy tak. Myślę, że aż taki finał, który
profanów. Rodzi pewną dzikość po prostu, tak. Już taką nieokiełznaną, jest chyba zbyteczne. Ale to Józef jest tu szefem. Sam na to wpadłem, że ma być powtórzone to liderum. Zostawiamy sam. To jest kwintesencja greckiego. Greckie słowo misterio jest lepsze niż sakrum nawet. I tu bym się w tą stronę szedł. Musimy skromniej, panowie. Cichą w pośpieszy.